think to myself, what a wonderful world. Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Liliane Solis. Witam Was w kolejnym odcineczku z gry Star Stable Online i dzisiaj będziemy realizować dziwny questik znowu z SMS-a od jakiegoś mistrza szpiegowania, który będzie nas, jak widać, prosić o pomoc. Nie mam pojęcia, kim jest mistrz szpiegowania, absolutnie nie pamiętam tej postaci, ale aż się boję, patrząc już po pierwszym zdaniu. Moje wiewiórki tak długo Cię szukały. Gdzie Cię wywiało? Przyjdź do mnie jak najszybciej, potrzebujemy Twojej pomocy. Aha, dobra, to jest faktycznie w jakiejś kryjówce. Północny, masyw górski. Nie, to na pewno nie jest to. Mam to tu? Kryjówka, coś tam? O! Kryjówka mistrza szpiegowania. No i magicznie. Tylko ciekawi mnie, jak ten typek wygląda. Bo absolutnie go nie pamiętam. Wiem, że był taki gościu w Wale Dalej, w kapturze, a on się inaczej nazywał. Okej, to tylko brat bliźniak. Jesteś, dzięki, niech będzie Aiden. W końcu mogę Ci opowiedzieć o najnowszych wydarzeniach. W dzikim lesie zaczyna się dziać coś, co wymaga Twojej uwagi. Nasza druidzka agentka, która badała dziki las, zniknęła. Sara wykonała tajną misję, której celem było odnalezienie miejsca o wielkiej magicznej mocy. Nie mieliśmy od niej żadnych wieści, odkąd wyjechała. Nie widzieliśmy też jej konia. To źle. Lucien bardzo się o nią martwił, ale zapewniłem go, że Sara jest silna. Wiewiór czy szpiedzy i ja musimy pozostać w cieniu, żeby nikogo nie narażać na niebezpieczeństwo. Ale nie możemy się ujawnić, szukając Sary. Dlatego właśnie potrzebujemy Twojej pomocy. No okej. A cóż mam zrobić? Nasi wybitni szpiedzy ostatni raz widzieli Sarę w pobliżu jodłowego gaju. Jesteśmy pewni, że udała się do dzikiego lasu przez górską przełęcz w natyłach miasteczka. Musisz tam pojechać i spróbować znaleźć cokolwiek, co zdradzi nam miejsce pobytu naszej zaginionej agentki. Jak ją rozpoznam? Dosiada gońca runicznego i podróżuje razem z sobą. W takim razie jadę. Jeśli nie chcesz tam jechać wierzchem, możesz skorzystać z transportu. Widzisz tamtą przyczepę? Nie jest tak wygodny jak jego nowoczesne odpowiedniki, że tak się wyrażę. Ale zawiezie cię na miejsce w mgnieniu oka. Oto liczy się czas. Okej, dobra. A, tą przyczepę. No to grubo. I gdzie? Jodłowy gaj, okej. I co, już się znalazła? Nie, dobra, po prostu już nam zaznaczyło na mapie, że... To jest gdzieś tu. Tylko jak tam się jechało do te tyły? Obok tego chłopka coś tam. O. O, to są ślady. Dobra, to nie ona się znalazła, tylko ślady się znalazły. Oto droga do dzikiego lasu. O, to trzeba jeszcze podnieść, suj. Lepiej pojadę tą drogą i spróbuję odnaleźć druidkę. Z pewnością jechał tutaj ktoś jeszcze. Może Sara. To się chyba powinno czytać Sahra, tak myślę. No ale trudno, już będzie Sara. Pióro. Nic tu nie widać w ogóle na podłodze. Okej. Kolejne ślady kopyt. Fajne grzyby tu rosną. Naprawdę mam nadzieję, że... Tak, Sahar. Dobra, Sara. A to co? Kolejna dwunożna istota, która chce wtargnąć na naszą ziemię? O tego pamiętam trochę. Zakładam, że szukasz tej drugiej wielkiej wiewiórki na koniu? Jechała tędy, ale aż ją zatrzymała i wzięła do pradawnego koloseum. Aż wie, jak się obchodzić z niebezpiecznymi obcymi. Aha, czyli nas rozpoznał, ale... Nie rozpoznał, ale przepuścił. No, dobra, jakieś takie... Pierdu. Ale łoś! Ale fajne, mogę kupić łosia do jeżdżenia? Ja bym chciała jeździć na łosiu na przykład. Jak można jeździć na rybie, to ja chcę na łosiu. Też kopytny. Mniej zmieniania. Pamiętam, tutaj nawet chyba była jakaś reputacja do robienia. Coś tam. Ło. O, faktycznie ma tego konia, co można zebrać. Druidzkiego.
Zebrać. Zdobyć, a nie zebrać. Nie, czy ja zaraz skoczę z jakiejś skały turbo? Prawie. O, przeżyłam. A się wywaliłam trochę. Tu? I co zrobić z tymi intruzami? Zakłócono nasz spokój. Trzeba nauczyć te bezwłose... Bezwłosa? Bezwłose wiewiórki, że nie wolno prowokować wojowników. Stoisz po stronie tej obcej i wiesz co zrobiła? Zabrała ci grzyby? Ukradła nasze wazony i prawdopodobnie je potłukła. Kolejny przykład na to, że dwunożnym istotom nigdy nie można ufać. My, wojownicy, jesteśmy gotowi, by chronić dziki las przed takimi jak ona. Wkrótce zobaczycie, że nie rzucamy słów na wiatr. Co tu się dzieje? Te konie mówią? Ty też to słyszysz? Rozdzielili mnie z moim koniem. Tak? Okej. Ja naprawdę nie miałam złych zamiarów, ale to grubo, że cię rozdzielili. Sahar? Już dobrze, nie zrobię ci krzywdy. Cicho! Sprowadziła plagę na las i niepokój na stada, a do tego jej płonący koń stratował kwietniki. Świadczą o tym płonące ślady kopyt. Co? Ło! Ale czadziur. Płonące ślady kopyt? Ale ty tak na poważnie? Widziałaś mojego konia? Ach, spójrz! Ona ma gońca runicznego. My druidzi żyjemy zgodnie z darem Aiden. Nigdy nie niszczymy żywych istot. Ani roślin, ani zwierząt. Druidzi, pfff. Druidzi jedynie przyjęli dar Aiden. Nie wiem, co to jest dar Aiden. Ale okej. My, konie, byliśmy tutaj na długo przed ludźmi i dlatego mamy prawo do tych terenów. Dziki las należy do stad, rozumiesz? A teraz mów, co zrobiłeś z naszymi wazonami. Yes. Co? O czym w ogóle mówisz? Jakimi wazonami? Takimi do kwiatów? Jestem tak skołowaną tą niedorzeczną sytuacją, że już nawet się nie boję. XD. Nie kpij ze mnie. Gdzie nasze wazony ceremonialne? Kończy mi się cierpliwość, druidko. Nie mam tego, czego chcesz i nie zrobiłam nic złego. Może poszukaj dowodów, zamiast obwiniać nieznajomą? Wszyscy powinniście się uspokoić. Ta, cóż, to jeszcze nie koniec. Dobra, Sahar, uspokój dupsko. Nie wiem, skąd znasz moje imię, ale dziękuję za pomoc. Jeśli ta dwunożna istota nie ukradła naszych fasonów, to zrobił je... To zrobił to Ziggy. On zawsze coś kombinuje. Żaden inny człowiek nie zrobiłby czegoś takiego... Nie zrobił takiego bałaganu. Wy też, bezwłose wiewiórki, wmieszałyście się w nasze sprawy, więc to wy musicie się tym zająć. Aha. Astrid, widzieliśmy konia i jeźdźca. Myśleliśmy, że to ta bezwłosa wiewiórka, ale musieliśmy się pomylić. Jeździec zostawił płonące ślady, ale są też mniejsze tropy, które idą w innym kierunku. Te małe na pewno należą do Ziggy'ego. Niestety zawsze winią nas, wojowników, za całe zło, które ma tu miejsce. Nieustannie twierdzą, że niszczymy ich kaplice i kradniemy ofiary złożone drzewu strażnika. Ale po co nam ich ofiary? Nie oni są... Nie... Oni tylko wciąż zwalają winę na nas. Teraz nasza kolej, by z nimi porozmawiać. Dowiedz się, czy mają coś wspólnego z kradzieżą naszych wazonów i innymi rzeczami. Na pewno coś wymyślimy. Przyszłam pomóc i chcę rozwiązać tę sprawę tak bardzo jak ty. Mniejsze ślady są wciąż widoczne, ale te ogniste zaczynają znikać. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby te małe zależały do Ziggy'ego, ale lepiej je sprawdzić, żebyśmy mieli pewność. Ogniste ślady znikają. Dobra, spokojnie. Nic nie zniknie. No faktycznie, nie mogę z tych śladów kopyt. W ogóle to wygląda bardziej jak jakieś, kurde, wulkany takie małe. Gdzie? No przecież tu nic nie ma. A nie, jest jakieś przejście, okej. A ta muzyka teraz bardziej tak... Jakie dziwne dźwięki są. Ej, no to wygląda jak jakieś takie gejzery małe. Ło, jelonki! Gdzie teraz? A tu. Zagapiłam się na jelonki, nie mogę. Małe ślady idą w tę stronę. Nie, no dobra, śledzimy najpierw tego. O, już mam tu gdzieś znacznik, widzę na mapie. Nie wiem, najpierw szukaliśmy tych płonących, teraz tych ludzkich. Ludzkich, mniejszych, okej. W ten sposób.
Wow, 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 prawie w krzaka wjechałam. Wow, wow. To jest, co to jest, co to jest, to coś? To jest sowa? Ale zaczepista. Taka niebieska. Co to jest Ziggy? Iha, wziąłem tylko kilka wazonów, nic więcej. Musisz mnie posłuchać. Zebrałem kilka wazonów, bo musiałem gdzieś przechować moje żołędzie. Nie chciałem... Nie, nie mogę. Co to jest za quest? Nie chciałem zrobić nic złego. Wojownicy i tak zawsze niszczą te wazony, więc pomyślałem, że nie zauważą, jak wezmę jeden albo trzy. O Boże. Dorośli zawsze winią mnie, ale byli wściekli. Uciekłem, gdy usłyszałem, że chcą złapać dwunożną istotę, która przypłynęła do dzikiego lasu. Ale Ziggy wie lepiej. Czy on mówi o sobie w trzeciej osobie? Wie lepiej od innych, bo jest lepszym szpiegiem. Widziałem paskudne wiewiórki, które wszędzie robiły bałagan. No i poszedłem za nimi. Skrrr. Widziałem kryjówkę, gdzie te stworzenia zabierają swoje trofea. Idź i przekonać na własne oczy, a potem potwierdź, że nie kłamie. Pomożesz mi? Powiesz wojownikom, że nie zniszczyłem ich rzeczy? Gdzie ta kryjówka? Jedź tą ścieżką. Przejedziesz przez wodę, a potem przejedziesz przez drzewo i w końcu dotrzesz do pnia, przez które musisz skręcić w prawo. Gdy śledziłem tych łotrów, oznaczyłem drogę żołędziami, żebym mógł tam wrócić. Wykorzystaj to, chyba że moi bracia i siostry już wszystkie pozbierali. Skrrr. Dobrze, jedziemy, młody. Dzięki. No to dzięki. A teraz ruszaj. Gdy zobaczysz te paskudne wiórki, to na pewno mi uwierzysz. Wojownicy też. A co ja tu zbierać? Tak, zbierać coś powinnam. A nie. Ślady kopyt muszą należeć do Ziggy'ego. Żołędzie. Ale ukrył w takim trójnogu. Wow, zatkało mnie toż. A czemu on ma takie kwadrato kocyki z jakiejś tej trawy? Chciałam powiedzieć mchu, o, bardziej trafnie. A to mnie chyba nie było. Ło, jakiś chochlik, co to jest, co to jest? Ty, to jest chochlik? Taki, co był na świętego Patryka. Tylko czemu to jest chochlik górnik? Tu? Na pewno? Nie, no tutaj gdzieś skakało to coś. Ło. Tutaj te stworzenia muszą mieć kryjówkę. Są tu rzeczy ukradzione stadom. Czyli wojowni... A, Boże. Czyli winowajcami są te małe stworzenia. Wracajmy i powiedzmy o tym wszystkim. A co z tymi chochlikami? Ja bym poszukała jakiegoś, żeby się przyznał. Żeby mieć jakiś dowód, a nie tylko słuchajcie, bo tu taki chochlik... O Jezu, jakie to stromo. Słuchajcie, to taki chochlik był. Kto by w to uwierzył? No dobra, to jest świat magiczny. O Jezus! Nie tak chciałam pojechać! O Jezu. Ciężko się tu jeździ. Ale tu żabiuszki fajnie rechoczą. Ja pamiętam, że jak wychodziła ta kraina, to była całkiem spoko. Nie była jakimś moim faworytem, ale była po prostu okej. Okay. I pamiętam, że ta fabuła była fajna w miarę. Łosowa! Nawet chciałam jednego konia jako NPC-ta, w sensie, że jakby można było kupić takiego jednego NPC-ta i na nim jeździć, to jeden był faktycznie fajny, taki z charakteru, ale już nie wiem, który, nie pamiętam. Wiem, że jakiś chyba z czaszką na głowie. No, ale ta kraina jest taka... Dodali ją i tyle. Tak bym to określiła. O, czy to był lis? Nie, to był kruk chyba. Dodali ją i tak naprawdę była tam, pamiętam, jedna lojalnościówka i to tyle. Teraz czytamy. Tego konia nie znam w ogóle. Jakiś pierwszy raz go chyba widzę. A może to jest ten druidki? Nie, no to jest ten druidki. Udało mi się znaleźć kryjówkę tych małych stworzeń. To nie Ziggy jest sprawcą tego zamieszkania. Chociaż wziął kilka wazonów. Dobrze, że udało ci się poznać prawdę i oczyścić Ziggy'ego z zarzutów. Fajne ma to coś. Te małe stworzenia to kaprany. Kaprany? Serio? To są chochliki jakieś. Choć ich obecność na Jorwiku zimą to nic niezwykłego, w dzikim lesie zauważono ich dopiero niedawno. Bywają dokuczliwe, ale zwykle są niegroźne, a w stosunku do ludzi to potrafią mieć nawet przyjazno. On ma czapkę! One mają ubranka, jakie czaderskie! Ej, to ten ma wąsa?
Ej, ja chcę mieć takiego w plecaku. Nic mnie nie powstrzyma przed posiadaniem takiego chochlika w plecaku. Kapralny ciągnie do magicznych miejsc, a ponieważ ostatnio widzieliśmy tu wiele dziwnych rzeczy, nie ma co się dziwić, że te stworzenia też się pojawiły. Ja chcę mieć tego chochlika. Musimy porozmawiać o czymś jeszcze. Te małe stworzenia nie są przyczyną, a jedynie objawem chaotycznej energii przenikającej nasze ziemię. Muszę ci coś powiedzieć o drzewie strażnika. Znowu łosia widzę. Astrid, tutaj chodzi o coś znacznie gorszego, niż nam się na początku wydawało. Ło! Ta płaszczka, chciałam powiedzieć meduza, płaszczki! Wokół drzewa strażnika nagromadziło się dużo pandoriańskiej energii. Istotne, płaszczko! Obawiamy się, że ona staje, sieje niepokój wśród stad i zakłóca równowagę w przyrodzie. Ja z chęcią przygarnę taką płaszczkę. A te płonące ślady kopyt? Na pewno nie zrobił ich ani koń druidzki Sahar, ani Zigigo. Wiele z nas widziało człowieka na płonącym koniu, ale tylko z daleka. Czy może on mieć coś wspólnego z tym wszystkim? Nie, tu chodzi o coś jeszcze innego. Jeszcze inną siłę, która przebudziła to zepsucie. Skoro już wszyscy wiemy o zepsuciu toczącym teren wokół drzewa strażnika, musimy się zjednoczyć i zbudować kaplicę? By zjednoczyć sobie pradawną moc z drzewa strażnika. W ten sposób przywrócimy równowagę w dzikim lesie. Ja myślałam, że będziemy, nie wiem, porozmawiamy z tymi chochlikami i będziemy szukać tego typa z tym płonącym koniem, no nie jakąś kapliczkę budować. Ej, czy to się nie zbugowało? Ona wcześniej tak wyglądała? Ona nie była jakaś szara? Coś mi tu nie gra. Zdecydowanie, ona ma maść tego. Coś tu poszło chyba nie tak. Ona nie była takiego koloru? Ona nie była biała? Nieważne, ale coś tu się zepsuło z tą teksturką. Nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem. Złapać chochlika. W dzikim lesie jest pradawne miejsce, przeniknięte dobrą mocą, które zostało zapomniane na wiele pokoleń. Ja słyszałam o nim tylko pogłoski. Ponoć kiedyś stada podłączyły się tam z światłowodem. Ponoć kiedyś stada połączyły tam siły z kilkoma otwartymi druidami. Więc też o nim wiesz. To właśnie tego miejsca szukam. Astrid, umieszczę na twojej mapie znacznik, który pozwoli ci zbadać ten obszar. My będziemy za tobą. O Boże. Gdzie to jest? O Jezu. Ktoś tu spadł. Ty, nie wiem, jak tam się jedzie nawet przecież. Ale dobra, damy radę jakoś. Na przypale albo wcale. Tylko czy ja znajdę wejście tam? Nie, no dam radę. Chyba. Tak, bym chciała dać radę. Tu jest jakiś random mały. Ale dziwnie, że to jest... i patrzcie, tam jest ta pandoriańska coś tam. Magia. I te płaszczki. Szkoda, że tu nie ma tego siatki jak w Genshinie, bo bym z chęcią podeszła i zabrała taką płaszczkę. Czy to tu? Chyba to tu. O! Moje obawy okazały się słuszne. Ten kamień runiczny został zniszczony, a jego fragmenty porozrzucane. Skoro kamień runiczny został rozdzielony na tyle fragmentów, nic dziwnego, że czujemy w lesie brak równowagi. Tego właśnie my, druidzi, szukaliśmy w dzikim lesie, gdy wyczuwaliśmy zaburzenie równowagi. W tym miejscu jest coś mroczniejszego niż kaprany. Tylko dzięki zjednoczonej mocy tego kamienia runicznego oraz druidzkiej kaplicy będziemy mogli przywrócić równowagę w naturze. To również uniemożliwi kapranom przychodzenie do naszego lasu i wyrządzanie szkód, gdy stworzenia te ciągną do tej dziwnej energii. Tak, naprawdę głaz. Skoro już rozumiesz rolę tego kamienia runicznego w przywróceniu równowagi w dzikim lesie, być może też wiesz, jak może nam pomóc. Co? Jak mam pomóc? Nie wiem, skleić na super glue. Ej, ona ma sobę naprawdę tu w plecaku, ale czad. Aż się pochyliłam, żeby to zobaczyć. Kamień runiczny pozostanie osłabiony, dopóki go nie naprawimy. Oto czego udało nam się dowiedzieć. Wojownicy widzieli jeźdźca. Myśleli, że to ja, ale wtedy jeszcze nawet mnie nie było... Co? Oto czego udało nam się dowiedzieć. Wojownicy widzieli jeźdźca. Myśleli, że to ja, ale wtedy jeszcze nawet mnie nie było... Mnie? W dzikim lesie. Coś tu poszło trochę nie tak. Dwa razy mnie.
A teraz mamy niezgodę, nikczemną energię i rozbity kamień runiczny. Podejrzewam, że ten niedźwiedź zabrał fragment kamienia runicznego. Nie wiemy, do czego ten kamień potrzebny tej osobie, ale obawiam się, że chodzi o jakiś mroczny rytuał. Inaczej po co to wszystko? Jeśli masz rację, to by wyjaśniało zachwianie równowagi w dzikim lesie. Przy pomocy mistyków i leśników możemy zebrać materiały potrzebne do zbudowania kaplicy, które pozwoli przekierować światło Aiden oraz pozytywną energię i przeprowadzić ceremonię ustrawiającą. O Jezu. A co ja mam teraz szukać? Chyba tych wojowników, no dobra. No dobra, to szukamy teraz bliżej nie wiem czego, ale tych kawałków czego? Tak, brakujące fragmenty, chociaż nie do końca kołam, jakby no... był ten jakiś typek, który to zabrał i mamy tego szukać? Mimo, że on to użył do tego jakiegoś... rytuału, o! O, faktycznie kamień. A weźmiemy to teraz na plecy, tak? A jest tak ciężki, że dalej możemy biegać, okej. Myślałam, że przystopuje nas trochę jak... Myślałam, że trochę nas przystopuje tak jak w tej krainie dinozaurów. Jak to się nazywało? Kraina ukrytych dinozaurów? Coś takiego? Dolina, nie kraina. Dobra, wiedziałam o co chodzi. A że trochę nam przystopuje postać po prostu, no ale... Ech, to jest Star Stable. Zebraliśmy kamienie, jest dobrze. Naprawmy tego kloca. Wspaniale. Dziękuję za twoją pomoc. Mamy już wszystkie brakujące fragmenty. Skoro mamy wszystkie fragmenty kamienia runicznego oraz dary od stat, możemy przejść do magicznej ceremonii uzdrawiającej. Przynoszę żołędzie w darze. Mogę pomóc? Ziggy, ty nic poniósł. Przyniosłeś się w wazonie wojowników. Ach, Ziggy, oczywiście, że możesz pomóc. Potrzebujemy twojej pozytywnej energii. Właściwie to po rozpoczęciu tej magicznej ceremonii wszyscy powinniśmy skupić się na harmonii i świetle. Dam z siebie wszystko, obiecuję. Wszyscy gotowi? Musimy zrobić to razem. Gdyby nie moja siostra, nie słuchałbym teraz tych bzdur. Ech, chcę powiedzieć, że oczywiście wojownicy pomogą. Ona jest tutaj też szara. A, bo może to innego konia kiedyś widziałam. Kiedyś była taka biała. Chociaż no nie wiem, no coś mi to dalej nie gra z nią. Ale fajna ma te grzyby we włosach. Chciałabym, żeby można było dodać grzyby do własnych koni. Dziękuję, Ash. Masz dobre serce pod twardą skorupą. Jakieś pierdy wulkaniczne, jak na razie tu widzę. Ło. Aż nam się ekran zrobił różowy. Czy on powstaje? Jezu, ale trójkąt. Bermudzki. Udało się. Ale mamy turbo energię. No, ile jeszcze można pokazać tego kamulca? Halo, puśćcie. Gotowe, Aiden przyjęła nasz dar i błogosławiła ten kamień runiczny swoją uzdrawiającą mocą. Myślałam, że to tyle. Naprawić kamień i koniec. Zostań człowieku, jesteś naszym gościem. Stada zebrały się dzisiaj tutaj, by uczestniczyć w historycznym wydarzeniu. Oto krapa... co? Crab Apple. Wielka, sędziwa klacz. Alder, nie jestem starsza od ciebie. Witajcie mistycy i wojownicy. Usłyszałam wezwanie Ash i przybiegłam w imieniu leśników. Jestem przedstawicielem wiewiórek. Ziggy. Ja. Ty. Ech. Stada zwykle żyją na swój sposób. Dzięki temu otrzymujemy pokój. Jednak dzisiaj wezwałem tu wszystkich, by uczcić płynącą w naszej krwi więź. Skoro mamy coś uczcić, to może zrobię herbatę? Ehe. Ja już mówiłem. To aż jest kobietą? What? Ehe. Jak już mówiłam, pracowaliśmy w zgodzie, by ocalić dziki las. Nasi dwunożni przyjaciele zrobili z nas tak wiele, tak to niezwykle radosna chwila. To grubo. Aż dlaczego ciągle... Nie mogę, to naprawdę, jakby on chciał coś na nas tak krzyczeć i to się wysypało. Aż dlaczego ciągle mówisz, że te cechy są widoczne tylko u wojowników? I co jeszcze dzisiaj?
Aż dlaczego ciągle mówisz, że te cechy są widoczne tylko u wojowników? I to jeszcze dzisiaj. Czy nie wszyscy jesteśmy odważni? Tak, siostrzyczko, wciąż trudno biegać bez ciebie, jednak dzisiejszy dzień pokazał mi twoją ukrytą siłę. Ona przed chwilą tu stała. Dzięki, siostro. Naprawdę są siostrami, nie mogę, myślałam, że z brat. Zniszczyło to mój światopogląd na tą grę. Dzięki, siostro. Nasi nowi przyjaciele mają wiele atutów i są kimś wyjątkowym dla wszystkich stad. Dziękuję. Ej, ej! Tak aż mnie zatkało, zastanawiam się, czy to my, czy skąd to się patrzy. Gdy światło Aiden oświetla drogę wszystkich stad, miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami rozproszymy mroczne siły albo chociaż przepędzimy je z dzikiego lasu. Ej, nie ma tu nikogo. A to było dziwne. Dziękuję, człowieku, twoja pomoc sprawia, że stada coraz bardziej się do siebie zbliżają. O, chyba ktoś robi ten sam quest, co ja, w sensie w takim samym tempie. Cóż to była za przygoda? Porozmawiajmy przez chwilę. O, kurteczka. Twój ratunek nadszedł w ostatniej chwili. Kto ci zdradził moje imię? Przysłał mnie mistrz szpieg... Przysłał mnie mistrz szpieg... Przysłał mnie mistrz szpiegowania. Musimy z nim porozmawiać. Tak też zrobię. Ucieszę się, gdy usłyszę o dzisiejszych wydarzeniach. Bez ciebie nie dalibyśmy ze wszystkim rady. Chcę ci dać tę kurtkę, bo przypomina ci on... Chcę ci dać tę kurtkę, by ci przypominała o naszej przygodzie i naszej przyjaźni. Mam nadzieję, że będziesz ją nosić z dumą. Poka kurtkę. A jeszcze nie mam jej. Wolałabym twojego konia, nie? Dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Poka konia. Znaczy konia. Ten szaliczek bordowy mi się nie podoba pod spodem, no ale dobra. Teraz pytanie, bo skoro pokazali nam tutaj tego pana typka, to czy my na przykład wracamy gdzieś do tego mistrza? Ogólnie wam powiem, że poszukałam trochę na internecie i na YouTubie i gdzieś tam nawet na głównej stronie Star Stable, jak wychodziła ta aktualizacja, bo ona jest sprzed 2 lat, te kłościki były. I to jest tyle. Naprawdę, to jest tyle. Odbudowaliśmy ten kamień i nic więcej się za tym nie kryje. Nawet pokazali sobie tą jakąś mroczną babę u góry, ale z niczym konkretnym się to nie wiąże. Więc no trochę lipa. Tak jak tam widziałam na jakichś nagraniach innych youtuberek, no to one też się spodziewały czegoś więcej i ja też mam trochę niedosyt, bo myślałam, że to jednak będzie coś więcej niż tylko takie suche questy. Ej, ktoś zaginął, znajdźmy tą osobę, ułóżmy kamień i koniec. Jeszcze pokazali tutaj tą jakąś mroczną babkę, czy tam pana, jeźdźca ogólnie. Więc no, trochę lipa. Ale było fajnie. Odkryliśmy, mieliśmy jakąś małą przygodę. A ja wam dziękuję aktualnie bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Pa!